Dominik Bartnik, krótka piłka. Drugie imię, Paweł. Ulubiony numer 99, Celona. Idol z dzieciństwa, Ronaldinho zdecydowanie. Ulubiony kolor, biały. Ulubione danie, pizza. Ulubiony artysta lub zespół. Tu jest kilku, ale wezmę D-Bomb. Ulubiony film, Zielona Mila. Ulubiony samochód, zdecydowanie Audi. Ulubione zwierzę, pies. Ulubiony sport poza piłką, siatkówka. Bardzo lubię grać w siatkówkę. Miejsce, które chciałbym odwiedzić. Paryż. I to na pewno się spełni. Najlepszy prezent, który kiedykolwiek dostałem. Nie przypominam sobie takiego prezentu. Aktualnie najważniejsze wydarzenie w moim życiu. Nie ma jeszcze takiego, na pewno nadejdzie. 8 razy 9, 72. Tatuaże? Tak, jak najbardziej i to jak najszybciej. Po zakończeniu kariery będę. Nie myślałem o tym, kim będę. Nie wiem, może trenerem? Pierwsze zwierzę, które idę zobaczyć w zoo? Tygrys. Zdecydowanie tygrys. Gdybym był rzeczą, to byłbym samochodem. Ulubiony bohater z filmu lub książki? Hulk. Zdecydowanie Hulk. To było. Gdybym mógł do końca życia nie robić jednej rzeczy, to wstawać rano. Serial lub film, w którym chciałbym zagrać. Wars of Shore. To jest to, co bym chciał bardzo. Największy żartownik w szatni. No to tutaj para Włodzi z Radkiem. To już każdy wie, o co chodzi. Najlepszy technik. O, Dawid Brewczyński. Największy strojniś. Tu bym właśnie też się zastanowił nad Włodarem, może Radkiem. Największy pantoflarz to Arek, zdecydowanie Arek. Największy krytyk na boisku. Tomek Siński, synek trenera. Arci, zdecydowanie też. Pierwszy na treningu. No to tutaj Włodzi wspomniał właśnie, że on lub Zaleś. Nie wiem, nigdy nie byłem pierwszy chyba. Pierwszy pod prysznicem. No to Brewczyński, bo tutaj się przyznał. A tak to nie wiem, nie patrzę na to. Dwie lewe nogi, ja sam mam dwie lewe nogi. Tekst szatni, który zapadł mi w pamięci. Klata do przodu i pan piłkarz. Przed meczem lubię słuchać. Disco Polo, zdecydowanie. Trener, z którym chciałbym pracować, Jurgen Klopp. Mój najlepszy mecz w życiu. To z Żyrardowem jeszcze w Konstancinie. Strzeliłem dwie bramki, miałem asystę i 3-2 wygraliśmy, pamiętam. Tak mi zapadł. Najładniejszy stadion, na którym grałem? No to ten w Błoniu albo w Radomiu. Stadion, na którym chciałbym zagrać. Allianz Arena. Dwóch na jednego z bramkarzem strzelam czy podaję. Podaję, już nie raz to udowodnię, bo nie trafiłbym za życie. Dodatkowy trening czy spotkanie integracyjne? Trening. Ale po treningu spotkanie jak najbardziej, tak. Mój sposób na pomyczową regenerację? Zdecydowanie sen. Wracam do domu i od razu spać. Moja największa wada? Ojej, chyba wykończenie. A moja największa zaleta? No to szybkość, to każdy chyba wie. Swój pierwszy kontrakt reklamowy podpiszę z Lejc. Lubię chipsy. Gdybym nie grał w piłkę, to nie wiem, nie myślałem o tym. Na razie gram w piłkę i będę grał w piłkę, dopóki będzie to możliwe. Dziękuję bardzo za uwagę. Dominik Bartnik, zapraszam do następnych spotkań z kolejnymi zawodnikami.